Cześć, z tej strony Magda. Jestem psią trenerką, behawiorystką zwierzęcą oraz instruktorką obedience, czyli sportowego posłuszeństwa. A ze mną dzisiaj jest mój nowy psiak. Poznajcie Dittrę. Jest to szczenie Border Collie, która będzie ze mną trenowała obedience, ale zanim do tego dojdzie, to będę ją wychowywać, będę ją uczyć, a przede wszystkim też będę ją poznawać, socjalizować. Także mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tym procesie. Będę starała się jak najwięcej materiałów wrzucać na YouTube'a, na nasz kanał, ale też i będę pisać książkę o tym, jak właśnie dobrać, wychować i wyszkolić szczenie dla siebie, do swojego życia dopasować i nauczyć wszystkiego, co jest potrzebne. Dittra jest, tak jak wspomniałam, szczeniakiem Border Collie i ma trzy kolorki, jest trikolorem, także ma tutaj trochę rudego, dużo czarnego i sporo białego. I jest ze mną od soboty, także jesteśmy razem już kilka dni. I opowiem Wam troszkę o tym, co się w międzyczasie działo i co zamierzam dalej. Więc tak, na początku może zacznę od tego, że noce mamy trochę nieprzespane, ponieważ budzi się około 2-3 w nocy i chce siusiu, a potem jest już troszkę rozbudzona i zaczyna trochę szaleć. Następnie około 5-6 też kolejny siusiu i znowu trochę szaleństwa, nawet więcej niż o tej 2-3, więc trochę jestem niewyspana. Bardzo pomocne to, co tutaj jakby możemy, dlatego że mieszkam w bloku, nie mamy windy, mamy trzecie piętro, więc częste siusianie, jak przy takich szczeniętach, to jest co 2-3-4 godziny. Czyli po każdym pospaniu, po każdym wariactwie przeważnie wtedy można liczyć na siusiu i często też po jedzeniu, więc żeby z trzylatkom jakoś tu wszystko ogarnąć, to zdecydowałam, że na balkonie założymy mały trawnik i kupiliśmy dwie rolki, które w sumie nam wyszły 30 zł, więc nie jest to jakaś duża inwestycja, a powiem Wam, że ratuje życie, ponieważ część siusiania i kupania jest po prostu na balkonie, na trawie, więc nie używam żadnych podkładów, dlatego że bardzo nie lubię tego warunkowania u psa, że można i siusia się fajnie na czymś miękkim, bo później wszelakie dywaniki mogą być bardzo zagrożone i może to zaburzyć właśnie ten proces nauki czystości. Dlatego wolę zdecydowanie, żeby wychodziła na balkon, na trawę, czuła tą trawę, czuła ziemię i faktycznie to się bardzo sprawdza. Teraz jest ciepło, więc balkon jest cały czas otwarty. Ona może sobie korzystać jak chce. Także całe szczęście, że mamy balkon i jest ta opcja. Małe zakupy poczyniłam. Byłam w TK Maxie i widząc, jak bardzo ona ma, zresztą widać teraz, dobiera się do hulajnogi mojej córki, więc widać mocną potrzebę gryzienia, a że jeszcze ma te ząbki takie naprawdę delikatne, więc Zuzel przyszedł. Bo stwierdziłam, że miśki są spoko i poczyniłam właśnie taki, trzy różne kupiłam jej, tak żeby tutaj było właśnie coś, tu jest taki plastik, więc możesz sobie za różne faktury tutaj też zgryzać i lubi tą krowę. Zostawiłam cenę, jak widzicie, bo ewidentnie lubi ją obgryzać i wypluwa, nie połyka, więc jest to totalnie jakby tam bezpieczne. Drugi zakup to jest taki długi, miękki, dość, też gryzak, maskotka.
a też cena, widzicie, jest zjedzona. I trzecią rzecz, żeby było coś inaczej, to kupiłam taką i też się bardzo sprawdza. Widać tutaj cena bardziej oszczędzona, bo ewidentnie tutaj gryzienie, zucie tego jest dla niej bardzo atrakcyjne. I o, właśnie sobie gdzieś tam zabrała coś, co chcę Wam też pokazać. W środę byliśmy w Warszawie, miałam tam wizytę z moimi psami u osteopatki Eli Głedeckiej, którą mega polecam i z którą wywiad znajdziecie też na kanale. Przemacała Zuka, przemacała Weja, zrobiła te wszystkie osteopatyczno-fizjoterapeutyczne rzeczy i naprawdę jestem mega zadowolona, bo Zuko ma zespół końskiego ogona, czyli dyskopatię w odcinku lędźwiowym. I czasem ten zad go boli, a dlatego właśnie takie regularne jeżdżenie do osób, które są w stanie bardzo dokładnie przemacać Wasze psy i powiedzieć, że tu boli, tam jest spięte, trochę to wszystko rozluźnić. Naprawdę widzę, że na przykład dzisiaj Zuko o wiele lepiej się porusza, jest bardziej zadowolony. Sprawdziła mi też Weja, który już ma 7 lat. Jest sportowcem, bardzo aktywnym, więc bardzo też zależało mi na tym, żeby przemacała, czy na przykład w kręgosłupie nic się nie dzieje. Mówiła, że ma troszkę na przykład zwyrodnienia w nadgarstkach, więc nie powinnam już biegać z nim jakichś takich ekstremalnych rzeczy, jak na przykład agility, do którego myślałam troszkę wrócić, ale w takim razie rezygnuję i robimy sobie dalej obedience i fitnessy. Młoda przy okazji miała fajny socjal, ponieważ poznała Elę, ponieważ zobaczyła kolejne miejsce, czyli ten gabinet. Przeszliśmy się troszeczkę na spacerze, więc zobaczyła sobie i samochody w Warszawie. Także posiedziała trochę siłą rzeczy w transporterze, w aucie, no bo jednak z Torunia do Warszawy i z powrotem trochę tych godzin było, ale zadbałam o to, żeby przed wyjazdem była troszkę zmęczona, więc faktycznie od razu w aucie z gryzakiem poszła spać. I jak już wracaliśmy, też spała jak zabita, ponieważ tyle było wrażeń, że po prostu padła, więc fajne kolejne doświadczenie, żeby w klatce, w samochodzie po prostu sobie spać i odpoczywać i nie myśleć o wariactwie. Zajeżdżając od razu do jednej z moich takich ulubionych miejscówek, czyli do hurtowni Ary, kilka też rzeczy wybrałam, właśnie jedną ona nosiła, czyli furminator. To nie jest furminator firmy Furminator, bo taki kosztuje 150-180 zł, natomiast ten, tak jak pani mi powiedziała, jest robiony też przez firmę Furminator, natomiast przez to, że jest to dla innej firmy, jest to taki, nie wiem, 8 w jednym i kosztował około 50 zł. Więc mega cena. Jeszcze go nie testowałam, ale wierzę, że będzie dobry. Pani zapewniała, więc dam Wam oczywiście znać, jak się to będzie sprawdzało. Jak macie krótkowłose psiaki, to naprawdę taki furminator jest super ekstra wyciągaczem tego martwego podszerstka. Więc jest to naprawdę super rzecz. Ja od wielu lat używam furminatora i sobie bardzo to chwalę. Ostatni, który wiele lat u mnie przetrwał, już umarł, więc trzeba było po prostu zrobić nowy zakup. I zobaczymy, czy ta oszczędność będzie dobra, czy jednak lepiej dopłacić i kupić oryginalny. Dam Wam znać. Przy okazji nie mogłam się powstrzymać i kupiłam woreczki na psie kupy takich różnych kolorów. Nie no, może trochę jednak gadżeciarą jestem, więc takie kolorowe, 30 zł to w tej hurtowni kosztowało, więc naprawdę myślę, że też spoko cena jak za taki bajer. Oprócz tego jakiś tam zwykły sznurek, który też bardziej niż do naszej wspólnej zabawy, to po prostu jest sobie takim właśnie zgryzaczem. Teraz przez to, że Ditra ma bardzo dużą potrzebę gryzienia, a bardzo chce chronić swoje nogi oraz Marcelinę, czyli moją córkę, przed tym, to już też uczę, nawet właśnie Marcelina jest
jest w stanie fajnie wymieniać się z Dietrą, gdy ta właśnie ma coś jej, czy jakąś zabawkę dorwie w paszczę, czy po prostu się naszymi nogawkami interesuje, wtedy wymieniamy się, dajemy jej po prostu coś, co jest właśnie dla niej przygotowane. I też piłeczki Hoko kupuje się w takich zestawach, jest ich tam zdaje się 9 albo 8. I właśnie są takie miękkie. Bardzo też moje psy dorosłe, ale też i właśnie szczeniaczek bardzo lubi sobie ponosić taką piłę, gdzieś tam trochę pomemłać. Oczywiście z niektórymi psami też uważajcie, bo kawałki mogłyby faktycznie gdzieś tam, nie wiem, zostać zjedzone czy połknięte, bo to naprawdę jest miękka piłka. Taka jakby z takiej lanej, miękkiej gumy, pianki, więc psy ją uwielbiają. Z takich rzeczy, które jeszcze kupiłam, to jest ta skórzana obruszka, którą właśnie Dietra ma na sobie. I już od samego początku zauważyłam, że bardzo nie odpowiada jej, gdy zapinam jej tą obrożę, łapię ją za obrożę. Wiele psów tego nie lubi, więc na pewno będę odwrażliwiała to, tak żeby faktycznie nie był to dla niej problem, żeby proces był dla niej znany i lubiany, więc też Wam to pokażę na filmikach. Jeżeli chodzi o te wszystkie zabawki, ja rotuję je, tak żeby nie było tak nudno i żeby też całe posłanie, cała podłoga nie były wypełnione wszystkimi tymi zabawkami. Bubu, co tam? No idź. No idź, 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 dalej. Super pies, dobrze. O, chodź, pokaż się. To na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. Nie zjedz mnie, dobra? Przyda mi się jeszcze jakiś nos albo coś.